Panowie, czas na coś nowego, czas na coś, co nie będziemy nazywali FIFA, coś, co już nigdy nie będzie FIFA, mimo że dużo z was będzie mówiono to FIFA FC24. Więc moi drodzy, witam bardzo serdecznie, nowa seria, znowu daily, oczywiście jest to daily, jeszcze nie mam intra, ale oczywiście jest to daily, znowu lecimy z codziennymi filmami, coś nowego, bo to nie jest FIFA, jak mówiłem wcześniej, to nie jest FIFA, to jest FC24. Bardzo chciałem podziękować EA Sports za to, że dostarczyli mi tę gierkę. Bardzo wam dziękuję, jest mi niezwykle miło. I generalnie jest to ostatnia szansa, żeby zrobić preorder edycji Ultimate, żeby móc zagrać w tę grę 7 dni wcześniej. Więc pamiętajcie o tym, bo jest to ważne, jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, które dostaniecie wcześniej. Alvinasty is connecting to servers. Generalnie widziałem dużo przecieków, że niby nie ma paczek powitalnych. Coś tam jeszcze pousuwali, no nie wiem, zobaczymy. Trójkącik to jest aktualnie coś, co będzie nam towarzyszyło w tej grze. Nie pamiętam, żebym był fanem Rakowa Częstochowa. Ja jestem fanem pewnego klubu z Włoch. Mianowicie chodzi mi o Juventus FC. Tak wygląda menu. Menu jest naprawdę bardzo przejrzyste i bardzo ładne, więc przyjemnie. Wchodzimy do Ultimate Team. To jest coś, co nas ewidentnie najbardziej obchodzi z tego wszystkiego, więc były przecieki, że tego nie będzie. A to jest nieprawda. To jest fake. Jak ja chcę wziąć, kurczę, kraj. Wiecie co? Mam taki pomysł. Wezmę Włochy i będę liczył na to, że będzie na przykład Moise Kean. To jest mój sposób. Ja jestem w połowie Włochem, tak naprawdę. Co? Nie przypominam sobie, żebym miał jakąś co? Naprawdę? No nieważne, zobaczmy, paczka. Włochy, Kean. Ojojoj, ale było piękne, taki mądry zacząć. Naszą pierwszą kartą to będzie Bellotti. Pozdro, Damian. Wiem, że chciałeś to trafić, wiem, że go chciałeś. Ale jest Bellotti, 78, witam. Nasza pierwsza oficjalna karta, oczywiście nie może być walkoutu, no bo bez przesady. Okej, okay. Ogbonna, jest też Castrovilli, Bellotti, dużo tutaj takich kart, który... Polak, ej, Michalski, witam serdecznie. Może akurat ogląda ten film. I tak wygląda nasz składzik. Panie i panowie, co mogę wam powiedzieć? Na razie nic mi ten skład zupełnie nie mówi. Let's sign a highly rated loan player to boost your skład. Okej, okay, czyli jakiegoś piłkarza. Aha, że mam wybrać. Chcę napastnika. Dokładnie. Kto to będzie? Okej, okay, jest tak. Immobile, Aspas, Ben Yedder, Pop i Martinez. Wydaje mi się, że wezmę Lautaro Martineza, bo ma 4x4 i mi się połączy seria. Także Lautaro Martinez, witam serdecznie. Przejdźmy dalej. Stroje. Mamy jakieś ładne stroje tutaj do wyboru? Tak średnio. Jest Meksyk. Ładne są te Meksyku. Albo Holandii w sumie. Kurczę, pieczarka. Holandia. Muszę wziąć Holandię. Bardzo ładne. Może Juventusu. Polski, ej, bierzemy, oczywiście, że bierzemy. Let's go, Polska górą. Jaki herb dostanie? Może Juventus, Paris Saint-Germain, City. Niech będzie Lecce. Lecce ma drzewko w swoim herbie. Ja jestem fanem jak najbardziej. Dobra. Chciałbym... Chiesa w squad battles. Piękny. Lone player pack, okej. Okay. I w FC Founders pack, która zawiera tylko i wyłącznie jakieś rzeczy kosmetyczne z tego, co widziałem. No dobra, najpierw zobaczmy tę paczkę. Tutaj ciekawego będzie. Okej. Okay. RWW. Świetnie, nie wiem, co to znaczy. O, elegancko. Czyli dlatego to się nazywa Founders. Okej, okay, to ma sens. Yo, co to? Nie ma. Nie wiem, co zrobiłem. I zobaczmy, kto będzie naszym zawodnikiem, który będzie na wypożyczeniu. A, to będzie Haaland. Ale będzie jeszcze dwóch apostów. Fede. Proszę.
No dobra, wezmę Viniciusa. Może Fede? On jest ambasadorem. Ale liczyłem na Fede, no. Możemy podejrzeć paczkę, o. Nasze pierwsze podejrzenie paczki. W środku Francja. RWB. Klaus? Nie, Klaus nie gra w Marsylii. Czy gra? Klaus! Hey. Ball knowledge z mojej strony bardzo duży. Ile ja FPS-ów mam na koncie? Znowu. A na razie nie będę ich używał. I z tego co widziałem, najpierw zobaczę może jakieś zadania, coś ciekawego dalej w tych zadaniach, czy tak niekoniecznie. Tak wygląda aktualnie sezon, a.k.a. karnet bojowy, proszę państwa. Okej. Okay. Takie są już? Za 10 poziom, 83 razy 10, to jest... Yo, to jest naprawdę mega duża paczka jak na taki... Jak jest tam początek? Cholera, a za ostatni poziom, co mam ciekawego? Juventusiak może? Hunia, Kone... Aha, i to tyle. Zobaczmy sobie jeszcze SBC może w takim wypadku. Foundations. Okej, czy tutaj byśmy mieli paczkę od razu? Okej, jakbym to zrobił, to możemy w sumie zrobić od razu. Dobra, zrobię to od razu i będziemy mieli paczkę. Taki jest plan. Paczka pierwsza, brązowa. Zobaczmy. Na pewno będzie potężny traf. Anglik. Cam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Benarus. Świetny zawodnik. Pewnie będzie przypalony od razu w kolejnym SBC. Nie wiem, czemu się podjarałem, nie mam pojęcia. Kolejna paczka, kolejna brązowa paczka. Zobaczmy, może jakiś Polak na przykład, albo też prosto z Chin. LWB, jedna z bardziej ulubionych pozycji Olafa oczywiście. I będzie to Rao Weihui. Brzmi jak całkiem niezły zawodnik na sam początek. Kolejna paczka brązowa, zobaczmy jaka tym razem ukryta gwiazda się pojawi w kolejnej paczce. Zobaczmy, może jakiś Polak na przykład, co? No niestety nie, napastnik. Na pewno go znam. Na koniec języka mam to nazwisko. No tak. Ej, Rondon, to jest ten? To jest ten Rondon, czy to jest ten jakiś młodszy Rondon, ty? To ten! O, ale dostał downgrade. Brzozowski, rocznik 04. Jezus Maria, się czuję tak staro aktualnie, że to jest nienormalne, nie? Pozdrawiam. Panie i panowie, mamy to. Pierwsze SBC zostało w pełni zrobione. Oczywiście cały, jakby to nazwać, set SBC, można powiedzieć. I dostajemy za to paczkę z dwoma zawodnikami. Ty, zadanie zrobiłem, halo? Co to za zadanie? Jakaś paczka, pieniądze? Monety? Szykle? Pierwsza paczka za zadania. Silver pack. Zobaczmy, jakiś może przyjemny silver. Francja. Prawy obrońca. Amiu. Korcia. No niestety to nie jest zawodnik, którego chciałem zobaczyć, ale... Silverki mogą też się raczej przydać, nie? Dix. O, The Kings. Oczywiście, że to my. I paczka z dwoma zawodnikami. No zobaczmy, oby był świecący złoty. Może jakaś ukryta bestia, może jakaś nowa legenda tego klubu. Nie gadaj, Lookman. Nie, myślę, że to jest Lookman. Kurde bele. Co to będzie? Ejuke! Okej. Okay. Ile masz gwiazdek? 4 na 3. Okej, okay, jeszcze jest Gordon. Ej, fajny masz staty. Ale masz 3 na 3. Fatalnie. Czy jestem szczęśliwy z... Jasne, że tak. Niech ktokolwiek mi powie, które słowo jest cenzurowane. Które słowo jest nieodpowiednie dla nazwy tego klubu. Niech mi ktoś powie, nie? I co, na razie nie będę zmieniał tej nazwy. Jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, dajcie znać w komentarzu, ale ja aktualnie jestem zawiedziony. Zawiedziony jestem tym, co jej mi właśnie powiedziało. Let's play! Dobra, no oczywiście liga 10, no bo jakoś trzeba zacząć. Na razie dam Ejukę. Niech mu będzie. Taki myk, super. Wiesz co, niech Nelo zagra w Weihui. Jestem dużym fanem tego zawodnika. Myślę, że jest okej. Okay. Jakby no, na ławkę mogę dać jeszcze sobie Haalanda, Kerr i Viniciusa, bo cała reszta no jest, no mówiąc, najlżej w nie najlepszym stanie. Tak wygląda nasz skład. Trochę się boję, ale pora zagrać pierwszy mecz. Mamy oponenta. Panie i panowie, pierwszy mecz. Zobaczymy, czy to będzie jakiś polski. Pierwszy oficjalny mecz w EA FC 24. Także panie i panowie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jest to... Czy to jest Patryk? Patryk Lachu? Czy to jest on? O kurde. On chyba nie wie, że to jestem ja, bo ja w ogóle mam inną nazwę składu. Ale to wszystko jest wolne. O rany boskie, to będzie ciężkie spotkanie, coś czuję. Oj, to będzie ciężkie. Ja muszę zmienić kamerę, przepraszam, bo to się tak się nie da grać. Vinicius. Mogę sobie pomyśleć, gdzie tego Viniciusa dać od razu, aczkolwiek uważam, że nie ma co na razie go wykorzystywać. Haaland. Może ten Haaland jednak... Może też go mogę go jednak dać, mi się wydaje, na atak. Kurczę. Rozumiem, nie ma problemu. Ja mam tutaj Ejukę, to jest moja mała gwiazda. Haaland to robi. Balans ciałem, podanie, cyk, cyk, rozklepany. Lautaro Martinez. Fineska. Ty, a nie mogę sprawić, że dzieją flikiki, bo nie mam 5 gwiazdkowca, ale dobra. Cyk, dobra, cyk, cyk. Jak? Gordon, zrób to.
Jazda, jazda. Anthony Gordon, naszym pierwszym strzelcem w tej FIFA. Znaczy FIFA, przepraszam. FC24. Bo mi się troszkę, kurczę, mylą. Ty, widzę jak tam biegniesz. Siema. Anthony Gordon z drugą bramką. Spokojnie. Cyk. No nie, tutaj chciałem podać. O! Ejuke? Ejuke! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde. Wej chuj, tak jest. Leć. Po marzenia. Po kolejną bramkę dla naszego klubu, który nie ma nazwy. Fuck. Mogę to lepiej zrobić, ale nawet nie... Gordon. No nie, wystarczyło dobić. Dobra panowie, cofka, 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 bo my tutaj za bardzo odkryci jesteśmy. Ja będę musiał tutaj wytyczne jakieś ustawić. Bo ja gram aktualnie w ogóle bez żadnych wytycznych. Shit. Tak jest, ale czystka, wej chuj, jesteś gołtem. Trzeba będzie uważać, trzeba będzie uważać. Erling. Benarus, on jest za mocny. Kimyk, ale on teraz zajebiście dużo możliwości. Patrzcie to, Lautaro, Lautaro, Lautaro. Ale gdzie, komu mogę podać, komu mogę podać? Nikomu, on to robi sam. Tapin, pierwszy tapin. Dali chuj, my wszyscy w ciebie wierzymy. Nie no chłopie, propeska. Nice, nice, chlebka, pięknie o to chodzi. Gordon, tutaj ładnie, ładnie, wysyła mi piłkę. Lautaro, Martinez. Tak jest, Lautaro, Lautaro Martinez. Spokojnie, to dopiero 2-1. Nie możemy się za bardzo podpalać. Ale jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Jest ok, jest solidnie, proszę państwa. Na razie naszym składem wygrywamy 2-1. Lautaro Martinez, tutaj bardzo ładne wykończenie. No mam tych naszych kochanych trójce z przodu, ale na razie nie zmieniam. Nie, nie, ja ufam. Ufam, aczkolwiek zmienię chyba wytyczne, żeby mi panowie tutaj za bardzo nie wyskakiwali do przodu. Najbardziej boję się tego, że jak będzie końcówka meczu, to najprawdopodobniej mi już totalnie spadnie stamina. Pod koniec będę musiał po prostu dać na boisko tego Kera. Tą panią, Halanda i pewnie Winiego, nie? Żeby tam wszystko miało ręce i nogi, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Oh shit, oh shit. Haland nie może mieć tyle miejsca, Vinicius Junior. Nie trafia w bramkę, dobrze, dobrze panowie, spokojnie. Oj, no nie, no przepraszam bardzo, jest co najmniej żółta kartka, no co to ma być? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nie, Link Haland, nie, proszę. Yeah. Ogbonna, jeszcze nie koniec. No i to jest gol niestety. Raczej. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że to nie wpadło, na pewno. Patrzcie to. O chłopie, nie, nie gadaj, spalony. Jakie to by było ciacho. O shit, o Boże, Haaland biega sam na sam. Lai. Dobrze. Ujja. Coś tu trzeba zmienić. Wejdzie Vinicius i wejdzie Halandzik. Halandzik zamiast Ejuke, Martinez na skrzydło i Haaland na ataku. No niestety jeśli chodzi o defensywę, to nie mogę nic zmienić, bo nikogo lepszego nie mam, więc muszę się bronić tym, co mam. Także no nic, próbujemy, nie? Dobrze, Lai. Ależ to jest w tym meczu, on robi co może. On naprawdę robi co może, bo tutaj widzę, że niektóre strzały będą bardzo ciężkie do wyciągnięcia. Niestety, Erling Haaland. Kurde, nie może zostać tyle miejsca, no. Nie może Erling Haaland zostać tyle miejsca, kurcze, nie? Pamiętajmy, że mamy Viniciusa, mamy Haalanda, to jeszcze da się wszystko zrobić. Niestety problem jest taki, że kreatywność mojej pomocy nie istnieje w tym meczu, ale okej. GG, Patryk. GG. Panie i panowie, na razie to tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo filmy będą oczywiście znowu codziennie. Zostawcie czapeczkę w górę. Widzimy się jutro. Nie wiem, co jutro będzie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, trzymajcie się. Do usłyszenia. Adios.